Implanty piersi Motiva obecne są w polskich klinikach od 2014 roku. Na co dzień wybierają je wymagające pacjentki i lekarze-chirurdzy, doceniający innowacyjność, wysokie standardy i bezpieczeństwo implantów. Pierwszą kliniką, która rozpoczęła współpracę z marką Motiva, była i jest klinika Centrum Medyczne Bieńkowski w Bydgoszczy pod kierownictwem pana doktora Wiesława Bieńkowskiego. Do tej pory zrobiłem około 700 operacji z użyciem tych implantów i w mojej ocenie w tej chwili są to implanty, które po pierwsze nie są obciążone powikłaniami w postaci chłoniaka wielkokomórkowego, czyli ten temat BIA-ALCL, jak również komfort życia z tymi endoprotezami, który zgłaszają pacjentki, jest diametralnie inny niż z implantami, które używałem do roku 2015. W trakcie tego szkolenia będą przedstawione wszystkie możliwe techniki implantacji, wszystkie możliwe techniki korekcji piersi z użyciem endoprotez i bez endoprotez oraz planowanie do tych zabiegów, jak również na żywo cztery operacje, w których będą uczestniczyć koledzy z całej Polski. Głównym powodem, dlaczego w codziennej praktyce stosuję implanty firmy Motiva, oprócz doskonałych wyników i zadowolenia pacjentek, jest bezpieczeństwo ich stosowania. Implanty Motiva cenię sobie za to, że są miękkie w dotyku. I pacjentki to sobie chwalą po operacji, że po prostu piersi są bardziej naturalne, pomimo tego, że są powiększone implantem. Implanty Motiva Ergonomics mają wyjątkowe cechy. Są zaprojektowane tak, aby podążać za ruchami ciała kobiety. W pozycji leżącej przyjmują formę okrągłą, natomiast w pozycji stojącej zachowują się jak implant anatomiczny. Firma Motiva jest firmą bardzo innowacyjną i w tej chwili w planach na najbliższe lata są produkty, które troszeczkę będą rewolucjonizowały powiększanie piersi, jak również rekonstrukcję piersi, dlatego że wchodzi na rynek ekspander Flora, który jest pierwszym na świecie ekspanderem bez użycia części metalowych i może być wykonywane badanie rezonansem magnetycznym bez zakłóceń, jak również bez niebezpieczeństwa dla pacjentki. Uważam, że implanty firmy Motiva są dobrymi, nowoczesnymi implantami i znalazły one zastosowanie w mojej praktyce. A takie spotkania jak dzisiaj, gdzie przyjeżdżają chirurdzy z całej Polski wymieniać się doświadczeniem z szczepiania implantów Motiva, są dla nas bardzo cenne, ponieważ dzięki tej wymianie doświadczeń jesteśmy w stanie poprawiać naszą technikę i świadczyć coraz lepsze usługi dla naszych pacjentów.